sobotę 18 lutego 2012 roku w klubie Tomita odbyło się oficjalne podsumowanie sezonu 2011. Klubowa gala judo. Przybyli zawodnicy z rodzicami oraz goście specjalni. Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu, pani Dorota Pawłow, wiceprezes Okręgowego Związku Judo w Olsztynie, pan Mirosław Sakowski. Była to okazja do wspomnień, podziękowań i wyróżnień. Z kalendarium roku 2011 zapoznała uczestników spotkania Aleksandra Kołtunowska. Gala była również okazją, aby podziękować rodzicom, którzy w minionym roku wspierali działalność klubu. Klub w ostatnim roku wspierali także prezydent miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk, dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu Dorota Pawłow, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Elblągu Ewa Iwanowicz oraz właściciel PC Koni Arkadiusz Wojtal. W podziękowaniu zawodnicy wręczyli im okolicznościowe back numbery. Zawodnicy podziękowali także swoim trenerom, Zbigniewowi Wołoszynowi i Pawłowi Stobie, którzy dostali specjalnie przygotowane koszulki. W czasie sobotniego spotkania liczna grupa zawodników została przez trenerów pasowana na wyższe stopnie, od pasa białego do niebieskiego włącznie. Każdy z nich musiał udowodnić publiczności, iż zasługuje na awans, prezentując swoje ulubione rzuty.